No więc, dzień dobry, witam serdecznie na kanale, jak zwykle, to ja, we własnej osobie, jeszcze się taki nie znalazł, kto by mnie zastąpił, w sumie przydałoby się, kurna, takiego tutaj, słuchaj, nie chce mi się dzisiaj, albo na zasadzie, słuchaj, nie mogę, dzisiaj wychodzę, gdzieś tam mam spotkanko, nie, a to chlanko i tak dalej. Nie, i słuchaj, dawaj jakiegoś tam zastępczego tutaj wrzucaj. Fancima i niech tutaj nadaje, nie? Janek WJ, jak to było? Janek J11 nadaje? Jakoś tak. Dobra, dzisiaj słuchajcie, na koniec pitolenia. Dzisiaj słuchajcie, Wopen Rails. Dzisiaj byczek ET22. Słuchajcie, Kędzierzyna do Opola. Właśnie sobie będziemy jechali. Witamy, jest i pierwszy szpieg Rosji. Witamy Damiana również, jest i Robert. Powiedz Łobo, zobacz ile się znajdzie fantomów na zmianę. No właśnie. Tego się boję, tego się boję. I o to chodzi. Jest i Bosman, jest Kamil Knight ze wspierających kanał, chyba że ktoś jeszcze jest i nie zauważyłem. Jest Browar, jest kolejowy EP07, Damian XD. Ilop, Tymek, Wiktor, Patryk, Gabriela, Franek, o i Kasia jest, dzień doberek, Kasia jest, Deje, Bat, coś tam, Marcin, witam serdecznie, witam was serdecznie, kłania się dyspozytor na kolei międzynarodowej w życiu codziennym. Kurde, dyspozytorze, czy ty nie możesz sobie lepszego niku tutaj zrobić niż jakiś Dejab, Teb, Deb, Deb, coś tam, coś tam. Witam cię serdecznie, cześć. Oczywiście. Cześć Sebastian, Simlock 90, Arek Niezgoda, Adrian Kolejowy, Wiktor, Aleksy i tak. O, i Sarniak jeszcze jest. Dobra, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszą misyjkę na ET22 w symulatorze darmowym Open Rails na PSK w 4.5. Jedziemy dzisiaj z węglareczkami takimi, ale niskimi. Nie te wysokie, takie standardowe, tylko niskie. Ja powiem szczerze, że ja nie wiem, panie. Ja nie wiem, co to jest. Dlaczego one są takie niskie? Czy ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego one są niskie, a nie wysokie? Znaczy, w sensie widzę, że tu jest jakiś nasypany, chociaż to jest chyba jakby do... Powiem szczerze, to wygląda jakby to była... Nie węgiel, tylko tak, jakby to była jakaś ruda miedzi. Coś w ten deseń. Słuchajcie, załączamy sobie F10. Delikatnie ją przesunę tutaj, tak, o, żeby było widać. Na Opole lecimy, na Opole, Opole, Opole. Tutaj będziemy mieć track monitor przesuniemy, moi drodzy, sobie w miejsce. Oto może to, tak żeby nam tutaj nie przeszkadzało. Tak, chyba wszystko mamy ustawione. Witam was serdecznie, dziękuję za wszystkie łapeczki w górę. 41 mamy na chwilę obecną, 120 osób oglądających. Tak wygląda kabina. Byczka. Teraz tak, odhamujemy sobie składzik do zera. Dobra, tak. Nastawnik do przodu. Odhamowany składzik. Teraz jeszcze zobaczymy sobie, czy wszystkie światła już świecą. Tak, czy nie? Dobra, i spróbujmy ruszyć tym naszym zestawem całym. Powolutku i napiszcie mi tylko, czy słychać dźwięk z gry. To, czy to jest węgiel? Oj kurde. Wiktor, zamówiłem się MFS Airbus TCA Officer Pack, jutro mi przychodzi. Bardzo fajny sprzęcik, będziesz zadowolony. Są niskie, bo są długie. No, Sarniak, Sarniak. I ty? Ty też w tym zespole? Wagon gondola chyba. No właśnie, czy ktoś jest mi w stanie to wyjaśnić? Bardzo bym prosił. Tak, ET22. Oczywiście, że ET22. Byczek nasz. Powiem wam szczerze, że to malowanie to nie jest moje ulubione malowanie byczka. Chyba jednak PKP Cargo. Takie dla mnie najładniejsze. Ale to nie jest jakieś specjalne malowanko, które mi się super podoba. Dlatego bykuśka. Słuchaj głośno i wyraźnie. No i bardzo dobrze.
Z Kędzierzyna ruszamy do Opola Głównego, 41 km trasy. Rozpędzamy się dosyć powoli, po spale, ale do przodu. Witam, Mateusz. Bo Główne wozi się w nich rude żelaza. A widzicie, Wojtas miał tutaj rację. Bo wydawało mi się, że to jest albo ruda miedzi, albo ruda żelaza. To jest ruda żelaza. Czyli to nie jest węgiel. A żeby powstała stal, potrzebna oczywiście jest węgiel. Potrzebna jest właśnie ruda żelaza. Do miedzi będzie ruda miedzi i tak dalej, itp. itd. Jestem odkrywczy, wiem. Dziękuję za brawa. Ale fajnie to wygląda. Muszę wam powiedzieć. Pamam. Co to? Aha, no dobra. Kędzierzyn Koźle. Zapowiedzi lecą. Tak, startujemy z Kędzierzyna Koźla towarowy i lecimy do Opola towarowego. Opelek Główny towarowy. Czegoś takiego do dawno nie było, więc a szczególnie z takimi wagonami, ja nie pamiętam, żebym jechał. Będzie ruda, Damian. Będzie ruda. Wiem, o co ci chodzi. Cześć, Chrisu, witam. O, i Damzer jest. I ogólnie gierka trochę za głośno chodzi. No to jeśli giereczka jest za głośno, to my robimy tutaj suwaczek. Słuchajcie, ustawiamy sobie na trójeczkę. I teraz mi powiedzcie, czy jest ok z giereczką, z Open Railsem, darmowym symulatorem kolejowym. Proszę zobaczyć, jakie fajne są te wagony. Kurde, eleganckie. PKP Cargo nawet niektóre. Niektóre, nie wszystkie. Mijamy Kędzierzyn Koźle. Mamy tutaj na 40 cały czas. Zobaczymy, czy jakieś pociągi będą nas... Słuchajcie, mijały, to chyba się naciskało się F6. Zobaczymy. F5. Nie, F5 to jest nie to, F7. Train and car label hidden. A ja bym chciał, żeby nie były hidden. To co? To z kontrolem? Oj, chyba nie. Ukryłem je. No nic. Wydawało mi się, że to się shiftem robi. Dobra, tutaj mamy na 40, więc powolutku sobie wyjeżdżamy. Ja kamerę będę przesuwał. Rozstrzyma odcinek 7 Katowice, jazda na odcinku 2 Wrocław. Czekaj, nie. Musisz mi DJB napisać mi, o co command. Teraz 50 mamy. Możemy się ciut rozpędzić. Zresztą będzie górka tutaj. W Open Railsie jest jak gdyby symulacja wzniesień, więc kiedy jest w dół, to pociąg w skład rozpędza się z automatu. I tutaj w track monitorze możecie to obserwować, na samej górze widzieć prędkość składu całego pociągu. I fajne są tutaj te wzniesienia, to na pewno też jak gdyby wyróżnia, chociaż w maszynie jest podobnie. W maszynie jest bardzo podobnie, też jak gdyby ma to znaczenie. I naszym byczkiem, słuchajcie, sobie śmigamy po trasie. No, czasami tutaj gdzieś tam się coś przytnie. Dobra, jest cały czas wjazd. Pięknie jest, pięknie. Wolisz DB Cargo czy PKP? PKP Cargo wolę. Kasia, a to do Roberta pisałaś, dobrze. Do Robercika pisałaś. Widzę, że Robert tam głu... Nie, a to któryś tam z moderacji, dobra. Ale dobrze, no pilnujecie, jest elegancko. Czołem, Paweł, czołem. Witamy. Czołem albo czołgiem? To w zależności, wiesz, w jakiej nomenklaturze, Paweł. Czołem albo czołgiem. Dziękuję za 70 łapeczek w górę, moi drodzy, bardzo się cieszę, że tutaj dajecie pozytywny odzew. O, pod góreczkę już jest słabiej, nie? Ale ta i tak możemy sobie wyhamować delikatnie. Bo delikatnie się za mocno rozpędziłem, więc pod górkę damy radę. Czy będzie do Rzeszowa? Do Opola, Filip. Teraz do Opola. DJ, bardzo cię proszę, weź zmień ten nick. Napisz się, nie wiem, jakoś tam, nie wiem, Paweł
nie, czy tam, nie wiem, dyspozytor, czy ja jestem najlepszy, nie ma znaczenia, ale proszę Cię, nie te DJ, ba, e, coś tam, bo to jest, to sobie język można połamać. Śląsk jest podzielony na odcinki, którymi zarządzają dyspozytorzy liniowi. Każdy ma swój odcinek dany, także teraz jesteś na odcinku numer 7, katowicki. I od Zdzieszowic zmieniasz odcinek na numer 2, wrocławski. No, widzisz, i teraz wszystko ładnie, żeś tutaj nam wyjaśnił. Będziemy mieć chyba zaraz chwileczkę 40, słuchajcie. Simlock 90, a u maszynistów to i członem. O, dobre, dobre. Może być członem. Członem, czołgiem, członem, a teraz jest członem. Tego nie znałem, powiem szczerze. Wjazd jest tam chyba na 40. Tak, tak, także lekko pod górkę zaraz będzie. Lekko pod górkę z tymi naszymi. No wcale skład nie jest długi jakiś. Tam jest, no nie wiem, może ze 20 tych wagonów jest. Ale jak one są niskie, to wydaje się, jakby było ich mniej. Na razie mamy 50. Wydawało mi się, że to jest lekko pod górkę, ale nie. A tu jest train break, a tutaj mamy. Nie, no dobrze, tu jest train break. No to tu jest cały hamulec. Hamulec, gdyby składu całego. Hamuje to czy nie? Hamuje. O, sprężareczka jak ładnie dobija. Mostek jest. Na mostku jest, słuchajcie. Tutaj oddalimy kamerkę. To jest most czy przejazd jakiś? Rzeka jakaś płynęła. Dobra. Za Kędzierzynem. Czy to jest nowa? Nie, PSK to nie jest nowa trasa. Nie, 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 nie. No PSK to już wiesz, traska jest, która już, kurde, była od dłuższego czasu. Później była modyfikacja tej trasy. Tutaj mamy już 50. Dopuszczalne, więc troszeczkę można się rozpędzić byczkiem. Ale dzisiaj prędkości zawrotnych to nie będzie. W końcu to jest, jaka to jest rzeka? Kłodnica, Kłodnica. Dobra, dziękuję Filip. Też fajna informacja. Jak zwykle. Cześć Krzysztof Sylka. Oho, Jacek jest. Witamy Jacka. Siemandero. Czy trudno jest nauczyć się? Wiktor, to jest jeden z najłatwiejszych symulatorów kolejowych, jaki jest w ogóle. Open Rails. Polecam każdemu, który nigdy jeszcze w to nie grał, który jeszcze nigdy nie potestował tematów kolejowych, który nigdy nie dotknął tego, jak gdyby, własnoręcznie. Polecam właśnie zacząć od Open Rails'a, on jest najłatwiejszy, nie, a dopiero później się przesiadać. Słuchajcie, na maszynę, a już w ostateczności dopiero na Train Drivera, bo Train Driver, umówmy się, już jest taki wymagający, tam już trzeba coś wiedzieć, żeby robić jakieś manewry, obloty, przeloty i tak dalej. A tutaj, jak gdyby, zaczynasz się tego wszystkiego uczyć. Sygnalizacji się uczysz, uczysz się, co tu trzeba w ogóle robić w tym całym temacie kolejowym. Więc jak gdyby ja polecam osobiście zacząć od tego tematu Open Rails. A dopiero później dalej, im dalej w las, tym głębiej. Jak ja się czuję, bajtowiec? Bardzo dobrze, nic mi nie jest. Jeśli pytasz pod kątem zarazy, to nie. Nie ma żadnej zarazy, przynajmniej ja jej nie czuję. Na chwilę obecną, a co będzie dalej, nie wiem. Skoda stoi po prawej i Kamaz, i nawet Mercedes. Stał Actros. Stał Actrosik. Zaraz powinno być 80 na godzinkę. Zostało nam 35 km do Opola, słuchajcie. Także ta trasa, no może nie jest strasznie, strasznie długa. Ale jest ciekawa. Wydaje mi się, że jest ciekawa. Byczkiem traska. Także to dzisiaj jest. To cieszę się bardzo. Z tego powodu możemy przyspieszyć do 80 km na godzinę. To trasa nie będzie długa. Ale zważywszy, że jedziemy pociągiem towarowym, no to pewnie może z godzinkę nam wyjdzie. A może nie. Nie, to jest ET22.
Janek, można nawet powiedzieć, że Open Race ma przewagę nad maszyną. Ma realne trasy i to całkiem długie. Zgadza się. To fakt. Tak, to jest ta przewaga pod kątem jak gdyby zawartości całego symulatorka. Tu lecimy, przelocik mamy przez stację chyba bodajże. I już do ferii tylko 2 dni. No proszę. Gdzie tak? W którym to województwie? Jest Jacek, hello. Filip, ja tu mieszkam. W sensie, gdzie tu? Radek, ja jestem filozofem? No nie. Nie robiłem takiej specjalności. Raszowa. Raszowa. Toż to jest. Masz pantograf podniesiony. A przepraszam, Marek, a jak mam jechać bez pantografu podniesionego? Ty wiesz, co ty mówisz? Tak, mam podniesiony pantograf. Tak, jeden. Łota, siema, witam. Jacku, ja znalazłem tego merca i wrzuciłem ci na grupę. Kurde, widzicie, ja mu powiedziałem, że będę wrzucał i zapomniałem dodać te linki. Teraz dopiero jak mi napisałeś, to się dopiero strzaiłem, nie? Zapomniałem tego merca, kurde, wrzucić. Z tego wczorajszego odcinka, nie? O, i już mamy 50. Już mamy 50, także się... Pojechaliśmy! Teraz sobie pojechali. Dobra, teraz lekko skamujemy. Czekamy na no... Słuchajcie, czekamy na przede wszystkim do Open Race'a, czekamy na nowe Pendolino, które ma być, jeśli ktoś jeszcze nie wie, że będzie, będzie. Nowe Pendolinko, podobno bardzo ładne, jeszcze go nie widziałem osobiście. Ma być aktualizacja trasy CMK, Centralnej Magistrali Kolejowej, w Open Race'ie również w tym roku ma wyjść aktualizacja, a więc też będzie fajnie. Czy coś jeszcze nowego się uda w tym roku, słuchajcie? Aha, na pewno będę chciał jeszcze raz na swoim kanale ograć również wąskotorową kolej dojazdową, którą też mam, bo tam kilka jeszcze jak gdyby tras było w ogóle niezrealizowanych przeze mnie, więc na pewno do tego jeszcze wrócę. No i tam w zanadrzu są jeszcze inne tytuły, także Open Race przez cały rok na pewno będzie się kręcił, no chyba że wybuchnie wojna, Ruscy wchodzą do Polski, no i wtedy wiadomo, nie? Ciężko jest, wtedy trzeba wziąć karabin i iść na wojnę, nie? Ale jeśli to nie nastąpi, to oczywiście ten Open Race przez cały rok na tutaj różnych traskach będzie u mnie na kanale się pojawiał. Także zapraszam. No towarowy. Z rudą żelaza jedziemy. To jest ruda żelaza. A co my tutaj mamy? Hello. Jakieś fajne zakłady. Za bardzo nie wiem, co to jest, bo jakoś sobie ukryłem platformę. Dlaczego mi się te pociągi nie pojawiają? To nie są pociągi. Zawsze mam z tym problem. Cześć, witam, mega kolizja. Ciekawe, co z SimRailem. No, SimRail jak najbardziej powinien wyjść w pierwszym kwartale 2022, więc zobaczymy. Oczywiście SimRail na kanale też będzie. Standardowo, nie? Zrobiłem 2 odcinki, tak? Z SimRaila mam 2 odcinki. W zasadzie można by było zrobić 3, a mianowicie nocną jazdę. Teraz już mamy 80, więc można się delikatnie szybciej tutaj napędzić. Stawimy sobie 50% mocy. Piękny byczek. No, standardowe chyba takie malowanie. Zielone generalnie z żółtym pasem takim poprzecznym. W zasadzie wzdłużnym, poprzeczny, poprzek przychodzi. Wzdłużny pas. RP1 też są spoko. Pod F7 masz nazwę pociągów. No właśnie, one mi się nie pojawiają. Simo. No właśnie, one mi się nie pojawiają. Nie wiem dlaczego. Zdzieszowice mamy. Słuchajcie, mamy Zdzieszowice. Kto zna Zdzieszowice? Albo kto tam był? Ręka w górę. Głosowanie.
autobus w Zdzieszowicach albo przejeżdżał, albo zna te okolice. Jestem ciekawy. O, Szlakowa 120, ale ja towaro dzisiaj jestem, więc ja 80. Ile wagonów? No ze 20 będzie. Nie liczyłem, ale myślę, że między 15 a 20 wagonów. Jacku, ja byłem. Dobrze. W Zdzieszowicach. Fuller, ja jechałem tą trasą w rzeczywistości, jeździłem na studia do Opola. O, proszę, jak się człowiek dużo może dowiedzieć. Cześć Łukasz. Dziękuję, już mamy 110 łapencji w górę, tak zwanych biletów, jak ja to nazywam. Tutaj mamy znowu informację o RP1. Znacznik? Wskaźnik. Wskaźnik to się nazywa. Też można jeszcze tutaj podkręcić. Moc na 75. Słuchajcie, tu mamy jakieś garaże? No coś takiego, nie? Proszę nie pytać się na kanale mnie, co, kiedy będzie. Będzie, jak będzie. O, tutaj fajnie to widać. Nawet Skoda, słuchajcie, stała. Stara Skoda. 120? Chyba tak, 120. 120L bodajże. Ale tutaj dużo RP1 dzisiaj jest. A tutaj chyba Aro. Aro, rumuńska terenówka Aro, którą kiedyś policja sobie kupiła. I żeby przełączyć w tryb 4, słuchajcie, napędowy samochód, trzeba było wyjść z samochodu. Ja oglądałem kiedyś taki program i po prostu to było kuriozum, nie? Że żeby wyjść z tego pojazdu i przełączyć tryb na 4 koła w jakimś tam terenie, to słuchajcie, policjant jakiś tam musiał wyjść, przekręcić z przodu napędy takim specjalnym pokrętłem. Dopiero te napędy się załączały i musiał z powrotem wsiąść za kierownicę, dopiero mógł jechać z napędami na 4 koła. Zajebiste auto, zajebiste było. Po prostu. Było coś pięknego. Aro. Nie wiem, czy kojarzycie taką markę rumuńską, terenową, ale to pamiętam, polska policja kiedyś to kupiła. Pluła na te samochody. No to cały reportaż był, jakiejś tam stacji kiedyś, pokazywali to. To zapamiętałem tego. No. Natiboy, kiedy maszyna. Oj, Natusia, Natusia, ja cię kiedyś uka trupie. Dobra. Nie. Rafał, ja mam dzisiaj 80, jadę 78 na godzinę, także to nie jest pociąg do ścigania się, tylko to jest pociąg do przewożenia materiałów, w tym przypadku sypki. Łukasz, no fajna gierka, no to symulator jest, no. Patrycja, fajna sceneria, ET22, 102, mój kolega lubi ET22, no byczki piękne są, to jest jeden z fajniejszych lokomotyw w ogóle, jakie były w polskim posiadaniu tutaj, taboru kolejowego, według mnie, to jest moje zdanie tylko, ale niekoniecznie waszym. Nie. Uazy, chmura, Uazy też tak miały, no właśnie, kurna masakra. Podwójne RP1, Lane Spot, o, fancy mieli, dokładnie. Łukaszek, koła odpadały od Aro, też tak było, też tak było. Też tak było, niejednokrotnie, zapewne. Nie wiem, nie jeździłem na szczęście, nie miałem takiej zajebistej okazji jeździć tym wspaniałym pojazdem, ale z tego, co widziałem w tych reportażach, to tak się działo. Co to jest, jakaś jagoda? Nie pokazuje mi tutaj platform w ogóle, nie wiem, co się dzieje. Myślałem, że to jest shiftem. Signed label visible, no kurde, i co? A z F7? Tu jest Hayden, a żeby nie było Hayden? O, to też nie da. Raz działa, to raz miała. UAZ jedynka to była fajna bryka. UAZ jedynka. Chyba nie kojarzę tego UAZa jedynki. Siemano Marcin. Michał Komunikacja Mirosławski. Siema, widzę fan, że mój ulubiony. Mój, moje. Michał. Odmienia to się. Leci z naprzeciwka składzik piękny.
Także proszę bardzo, Michał, poprawiamy twój tekst, kurde. Ja tutaj dezortografii nie będę tolerował. Co tu się dzieje? ET221, ET21. O, podwójna z węglareczkami poleciała. Oj, fajne to było. Ale no, z węglem. Jakby to Ślązaki powiedzieli. Chyba. Nie, Wiktor, nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam takie scenerie, taką oprawę w symulatorach. Oprawa jest zajebista w Open Race'ie i to jest na pewno na plus. Niewiele symulatorów ma takie po prostu możliwości pokazania polskich szlaków kolejowych, a tutaj one są. I to jest, kurna, po prostu piękne. Czy lubię EOSy? Tak, podobają mi się. Jak najbardziej. Marek 401ZPE EAMOS powstał w wyniku przebudowy czteroosiowego wagonu węglarko-platformy typu 401ZB. Przebudowa objęło pudło wagonu, zastąpienie zdejmowanych ścian bocznych czołowych ścianami stałymi. Przebudowa. No generalnie, przebudowa wagonów, nie? Nastąpiła. Czy widziałeś parowozy do maszyny? Do maszyny nie. Widziałem parowozy do Open Race. Ale do maszyny nie. Marcin, linia kolejowa 136 jest chyba, jak się nie menedżemy. Kurde, teraz ci nie powiem, która to jest linia, bo tutaj jest kilka linii, a akurat nie spojrzałem sobie na plan, którym ja jadę. Ale nie wiem, czy nie jest czasem... O, tutaj... Nie, to nie. Niestety launcher się nie pojawia. Myślałem, że to jest launcher. To nie jest launcher. Czyli... Nie wiem, po prostu. Robert. Okej, spoko. Ja widzę, co ci w głowie siedzi. Nie, mam krótką trasę dzisiaj. Taką dosłownie na chwilę na pogadanie. I na pobawienie się w Open Race. Dzisiaj nie jest ta trasa długa. Także ja myślę, że w okolicy godzinki się dzisiejsze spotkanie nasze zamknie. Nie będzie długie. Ale to też wynika z tego, że ja też nie mam dzisiaj zbyt wiele czasu na swoje przyjemności, jakimi są różnego rodzaju tytuły do, słuchajcie, tutaj pobawienia się na kanale. Ale też jak gdyby celuję w inne tytuły, które będą w tym roku również się pojawiały na moim kanale. Troszkę tematyka delikatnie, oprócz symulatorów będą też inne fajne gry. Z tego się cieszę. No ale oczywiście na to trzeba troszkę funduszy, więc powolutku sobie zbieram. Różne tytuły będą zakupowane w tym roku. No, żeby po prostu, jakby był banan na twarzy, nie? Gogolin! A z czym mi się kojarzy Gogolin? No z czym właśnie mi kojarzy Gogolin? Proszę bardzo, słucham. Bo mi już, ja już wiem. Z czym wam się kojarzy Gogolin? Jesteśmy w Gogolinie. No, jestem ciekawy. Ha, ha, ha. Z Karolinką, właśnie tak. Z Karolinką wam się kojarzy Gogolin i bardzo dobrze, bo mi też właśnie się kojarzy z Karolinką. Poszła Karolinka do Gogolina. I proszę bardzo, i co tam dalej? I dawaj, jaki tekst był, piosenek? Kurna, w podstawówce człowiek uczył się tych piosenek. Poszła Karolinka do Gogolina. Ale patrzcie, jak to w głowie siedzi. Dziecku można wbić, kurna, w zasadzie wszystko. Także się nie dziwię, jak w Korei Północnej im tam wbijają wszystko do głowy. Te bzdury, nie? Tą całą propagandę. Chociaż, kurde, powiem szczerze wam, że i u nas zaczynają chyba w szkołach propagandę walić straszną. Ja się niestety boję, co te dzieci, kurde, w tych czasach, kurde, wyniosą później, nie? Bo zaczyna się to robić nieciekawie powoli. I u nas. Taka druga Korea się zaczyna robić. Północna oczywiście, nie ta południowa.
Ale to już na inny temat, na inne spotkanie. No właśnie. Łukaszek, lubię twój kanał, świetnie tłumaczysz. Wiesz co, ja nie nadaję się do poradników. Ja się nie nadaję do tego i odpuszczam sobie te poradniki wszystkie. Czasami tam rzucę, jak już faktycznie milion osób się pyta, to zrobię jakiś taki podstawowy łopatologiczny poradnik, żeby kurna od A do Z pokazać, co masz zrobić, żeby wyszło to, a tamto. A karliczek za nią, a karliczek za nią. Właśnie, co tam dalej było? Browar, propaganda Polska Rudy 102, wygrała wojnę. No pewnie, że wygrał. Japik, mam pomysł, może włączysz ten track monitor i pojedziesz na same semafory. Ale to na semafory też mogę jechać, to nie ma żadnego problemu. Track monitor pokazuje mi, czego się spodziewać na szlaku. Jaką mam prędkość, bo... Nie, ale patrzę, Hustler działa niby, nie? Hustler działa. Tak już mamy chyba pociąg. W końcu zaczęło się coś wyświetlać. Na szczęście, albo nie na szczęście, chociaż chyba nie wszystko zaczęło się wyświetlać, tak jak ja bym chciał. Gorażdże! Górażdże albo górażdże, jakoś tak. Teraz mamy peron. Pierwszy peron, drugi. Górażdże, dobrze Fuller, właśnie, to będą górażdże. No tutaj niestety nie ma polskiej czcionki, więc trzeba się tylko domyślać, jeśli chodzi o traskę. A tą trasą, powiem wam szczerze, jadę chyba po raz pierwszy w ogóle w Open Rails. No bo inne symulatory nie odwzorowują akurat tej linii kolejowej. Jak za młodą panią, czy panną, Łukasz? A karliczek, Kasia, a karliczek za nią, jak za gołą panią. No dobrze, Kasia, spoko, mi pasuje. Oj, Wiktor, są trasy na 4 do 5 godzin w Open Race, nawet. Są takie trasy. Ja raz jechałem, to musiałem odcinek robić na 2 razy. I chyba po 2,5 godziny był, no około 5 godzin był. Kiedyś kojarzę, coś takiego było. Danko, a w tym Gogolinie stoi pomnik Karolinki Karlika. A to kurde, nie byłem w Gogolinie akurat, Danko. Ale może kiedyś. Tam jest cementownia. No, to widzisz. Chyba nawet o niej przejeżdżaliśmy, tak mi się wydaje. Albo tam gdzieś coś było widać. Simlock stary odkopany parowy został opublikowany już na forum. O proszę, to nic o tym nie wiem. Nie, nie będzie kapik już dyżuru na TV2, nie będzie. Możesz nie czekać. Filip, nie, jak zainstalujesz czysty Open Rails, to nie będziesz miał żadnych polskich dodatków. Trzeba pościągać z polskiej strony Open Rails. Piotrek, rodzice i nauczyciele powinni wykopać czarny kas posady. Wykopać? No, słuchaj, wiadomo, że tak, natomiast... Piotrek, no dzisiaj no, nie chciałbym w ogóle zaczynać tego tematu, bo to jest... To jest minimum godzina gadania. Ej, Wiktor, kojarzysz może skąd, dokąd robiłeś tą piątkę? Nie, nie pamiętam, Wiktor. Nie wiem, czy to nie był czasem trasa na Poznań ze Szczecina. Wiem, że jest, była bardzo długa trasa, gdzie dzieliłem ją na 2 razy. I to była naprawdę mega długa. Jest Jarek M. Dobry wieczór, witam, kupiłem bilecik, dziękuję, mamy 147 biletów, więcej biletów niż oglądających, z czego się bardzo cieszę. Mogłem też scenerię zimową wziąć, ale tak, troszkę tej zimy mam już dosyć, powiem szczerze, tych śniegów, tego białego koloru, albo szarego, albo biało-szarego. Mam już trochę dosyć i wziąłem sobie tutaj, jak gdyby to ma być sceneria wiosenna. Także ptaszki już śpiewają, już jest zieleń, już tutaj kurna, wiecie, zaczynają startować liście i wziąłem sobie dzisiaj wiosnę, tak dla odmiany. Dawaj RP1, no jak będzie, to Bobic dam. Robert, ten towarowy na 100% droższe bilety. No, na pewno.
Robert zaraz upala RP1, jak ktoś chętnie. Robert, ja już wiem, kiedy masz RP1. O, jest i Pajter. Siemandero, siemandero, witamy. Czekajcie, ile nam zostało? 11 km już do Opola? Co ta trasa taka krótka? To ja tutaj dopiero się zacząłem... Słuchajcie, język mój dopiero zaczyna wchodzić na obroty. A tu już jest koniec trasy? No zaraz będzie koniec trasy. 11 km to jest już naprawdę niewiele. A, zostało ci z poprzednich rajdów. O, okej. 80, cały czas jest 80. A teraz będziemy przejeżdżali przez opolskie przywory, albo przywory opolskie. Opole, powiem szczerze, mi się kojarzy z dwoma rzeczami. Przede wszystkim oczywiście z operą, nie wiem czy to nie, opera leśna w Sopocie. A tu jest koncert w Opolu, ten kiedyś, który był, bo teraz... Chyba ostatnio, nawet nie wiem kiedy był. W ogóle. Przywory opolskie. A dwa, chyba pod Opolem był jakiś zlot ciężarówek. Tak mi się wydaje. Gdzieś pod Opolem. Jeśli się mylę, to mnie możecie naprowadzić. Amfiteatr w Opolu. No. Dokładnie. Także Opole bardziej mi się... W Opolu nigdy nie byłem osobiście. A jeżeli już to gdzieś tam w okolicach, ale nawet nie przejeżdżałem przez Opole. Gdzieś w okolicach, po jakiejś tam szybkiej trasie. Ale niestety nie udało mi się po prostu zagościć w Opolu. Ani razu jeszcze. Simlok, czy jeszcze coś planuje w Potowarku? Tak jak powiedziałem, nie planuję, dlatego że dzisiaj jeszcze coś muszę zrobić. Po prostu została jeszcze pewna robota do zrobienia. Która jeszcze czeka na mnie. No ale chociaż takie krótkie spotkanie z wami też jest fajne. Oj, dużo mam bobich z lokomotyw. Znaczy w sensie ja mam. Symulator mam. Czy będzie, kiedy będzie Simray? Simray będzie prawdopodobnie w pierwszej połowie w 2022 roku. Czyli do czerwca. Prawdopodobnie. Ryszard Pawłowski, Słod. Witam, dawno cię widziałem. Ryszard Pawłowski, dlaczego napisane masz Słod? Żeby ty byś był z jakiejś jednostki szybkiego reagowania, odbijania zakładników? Takie pytanie do ciebie. Zlot ciężarówek Master Truck jest w polskiej Nowej Wsi. A to nie jest czasem pod Opolem, Danko? W Opolu była też Mała Moskwa na zimnej wojnie. Mała Moskwa. Czekaj, coś mi to mówi, ale tak nie do końca, Robert. Coś więcej? Możesz tu przybliżyć? To może mi się odświeży pamięć. Wiktor, kurczę, kupiłbym Spiriansego, lecz nie jeszcze 18 i bank odrzuca. No, niestety. Trzeba mieć tutaj zdolności kredytowe. Opole, Grotowice. A tutaj stoi sobie kibeleczek po modernizacji AL chyba, albo jaki to jest AKM? Opole, co my tam mamy? No, tak, opolski kibelek, Opole Grotowice. Może sobie tutaj powolutku będziemy wjeżdżali. Już blisko, 6 km. Wal Eka Pucyn a dzień i noc, 10 zł. Chwilek, kiedy X-Plane. Okej, dobra, rób co chcesz, no. Niedługo. Chwilek, jeszcze chwilek. Halo, kurwa, pomylił ci się kanały. Chwilek, widzieliście to? Chwilek. Kiedy X-Plane. No tak, to jest, no. Chłopie, ty już nie pij. I też już nic nie wal, proszę cię bardzo. Siema, Jakub.
Póki co w takich jednostkach to nie piszą o tym oficjalnie, kolego Fancy. No, jak widzisz, piszą, Peter. O, jest i Rutkoś. Stacjonował tam sowieckie wojsko, mała Moskwa. No, coś kojarzę właśnie, tak. O, i Simulation jest, witamy, dobry wieczór. Nie, ale z chłopakami mamy ekipę taką. A, no widzisz, ekipka. Taka. Siema Kubo, w zasadzie siema i zaraz będziemy się żegnali. Deju 80, witam też, pomorski i Belson. To nie był pomorski, opolski. Piotrek, Opole to nie Pomorze, bo to jak gdyby inny rejon Polski. Ja wiem, Arku, co to jest smut. Ja wiem. Na spokojnie. Dobra, musimy przyhamować, bo wjazd na 40. Hamuję. Opole, Groszowice. Dobra, 53. 49. 45 km. 43. 42. 1. 40 km. Proszę. O, jak ładnie pociąg zmienia. 4 km do pola głównego nam zostały. No, żeby tu nie rozpruć wszystkiego, kurde. Powolutku. Delikatnie. No, ale fajnie to wygląda. Elegancko. Tak, zjazd na bok, dokładnie. Wszystko się zgadza. Już po Groszowicach jest Opole Główne, Danko. O, to widzę, że ty tutaj wszystko znasz tutaj. Tak, Opole Groszowice są po stronie mojej teraz prawej. Cały dworzec. Nie wiem, czy to teraz tak wygląda, czy nie. W realu. Może już jest jakaś modernizacja, nie? Ale my sobie tutaj dalej powolutku wjeżdżamy. Stało nam 3,5 km. Już niedaleko. Oj, Bobic różnymi dysponuje. Naprawdę dysponuje wieloma. Cześć, Sebastian. Witam, Mike. Dziękuję za wszystkie łapęcje, moi drodzy, jeszcze raz. Kto nie dał, to jeszcze ma okazję nadrobić swoje zaległości i powinności względem kanału. Czy ta linia jest modernizowana? No, zresztą wiele linii jest modernizowanych. Gdzieś tam czytałem, to faktycznie sporo tych linii jest po jakichś zmianach. Cześć, Kolejowy Śląsk. I pooglądajcie sobie, kurde, bo dużo zadajcie pytań odnośnie instalacji i różnych dodatków. Jest, jeszcze raz powtórzę, kanał Pancerny Janek. Zapraszam do niego, on ma tam dużo poradników. Ja robię tylko gameplaye, czyli po prostu nagrywam, ogrywam pewne scenariusze, jeżdżę na nich. Mam z tego frajdę, ale co do poradników, to zapraszam. Pancerny Janek jest najlepszy, jeśli chodzi o poradniki kolejowe i tutaj niech tak to wszystko zostanie. A co do biletów, to i bilety podrożały. Kurde, Patrycja, wszystko podrożało. Nie wiem, czy słyszeliście, że wszystko już zaczyna drożyć. Nie, od poniedziałku usłyszałem nasza stonka, żeby nie reklamować, wiadomo o co chodzi, podniosła mocno cenę, słuchajcie. Albo mocno. Podniosła cenę. Tak? I może jak ktoś tam pamięta z poprzednich, to będzie widział, jak to nie, no to całościowo dopiero zobaczy, że jest drożej. Także wszystko idzie do góry i pieczywko, wszystko będzie droższe, niestety. Tak, taki mamy klimat. Jarku, tu się nie zmienia kanału. To nie jest maszyna, Jarek. Pomyliłeś w symulatorze.
Tak, pancerny Janek robi najlepsze poradniki do symulatorów kolejowych. Zgadza się. Wszystko się zgadza. Tak, Damianie, już wszystko mam. Dzisiaj dostałem. Także będę to instalował. Na spokojnie. I odezwę się, Damian, do ciebie. Ustalimy sobie datę. Tak, Damian, dostałem. Także dzięki. Dobra, i nam zostało kilometr 700, Opole Główne. Kto zna Opole? Słucham, ręka w górę. No Danko to pewnie zna, jak znam życie. Czekajcie, bo nam coś tutaj kamerki się zafiksowały. Teraz już jest znacznie lepiej. Opole Towarowe. Czyżbym miał jeszcze gdzieś dalej biegać? Di Matteo, ja tam pracuję. Na Opolu Głównym? Ryba, ja troszkę znam. Fuller, ja studiowałem w Opolu 5 lat. No, proszę. Simbok, ja znam z nazwy. No, z nazwy to ja też znam. Ja to znam Opole, bo to centrum trafię. Nawet po pijaku dam tu pewnie. No dobra, tam już mamy S1, więc wjeżdżamy do Opola Towarowego. A tam pewnie przed nami jest Opole osobowe. Opole to stolica województwa opolskiego. No co ty się powiesz, Filip? No patrz, kurde. Ale zbieg okoliczności. Jarek, mam w domu radio, słucham sobie PKP, znaczy dyżurku mechaników. No to też grubo jedziesz, Jarek. Dobra, tam jest już powoli chyba gdzieś S1. Sobie wiedziemy, ile nam wyszło. No prawie godzina live'a. No to dzisiaj jeden z krótszych live'ów będzie. No ale widocznie tak musi być. Jeszcze 700 metrów? Że jak? Tu jest S1. Czyżby gagary stały? Tej gagary stoją. Gagar jedzie na bank. Zobaczcie Lotosu. Kurde, gdzie ta kamera moja? Tutaj. I czemu on nie wyjechał? Ja się zatrzymałem. M62. Ty, on nie pojechał w ogóle, zatrzymał się. O, jaki ty? No nie pojechał. Tam jakaś osobowa z Opola wylatuje. Zaraz ją zobaczymy tutaj, na kamerce. Kibelos leci, opolski. Proszę bardzo. No i gagarek jest, no po lewej, znaczy gagar po prawej. No i wyjechał. I wyjechał. A ten się ruszał i się zatrzymał. Ale ten ma skład wielki. Zobaczcie, ten gagar z tym... To jest ST43 chyba bodajże. Ten żółty. Gagarek Lotosu M62. No, tamto skład jest konkret. No to wszystko spalinowe. Daje czadu. Gagar i Rumun. Dokładnie. No. No dobra, moi drodzy. To co? Dojechaliśmy do końca dzisiejszego. Słuchajcie. Składu, czyli dojechaliśmy z Kędzierzyna do Opola. Trasa nie jest długa, tak jak mówię, to jest godzinka trasy, ale też ja dzisiaj nie mam za więcej czasu, żeby sobie poświęcić na swoje przyjemności. Mam nadzieję, że słuchajcie, traska i tutaj spotkanie krótkie dzisiaj na kanale z tematami kolejowymi akurat Wam się podobało. Będą oczywiście jak zwykle następne materiały, kolejne. Z następnymi, słuchajcie, ciekawymi różnymi taborami, składami w różnych symulatorach kolejowych, na co Was serdecznie zapraszam. Dziękuję dzisiaj za wszystkie pozostawione łapy w górę. Dziękuję za wszystkie, słuchajcie, miłe słowa i zapraszam na kolejne materiały. No to cóż, zamykamy dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia. Cześć. We'll be right back.